Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji rozgrywki w naszej grze The Last of Us. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli, rozejrzyj się, może znajdziesz coś przydatnego. No, spoko. Przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. A my zabieramy się za zbieranie. Zacznijmy od mapy, bo widzę, że tutaj takowa jest właśnie. Mapa miasteczka Billa. Odręczne zapiski wskazują lokalizację gniazd zarażonych, bezpiecznych stref, pułapek, skrytki Billa oraz konwoju. Tak to wygląda. Schowajmy. Dobrze. I rozejrzyjmy się, czy tu coś jeszcze możemy zebrać. Nie, no tego nie będziemy zamieniać na zwykłą rurkę, bo to nie ma sensu. Tu mamy za to nożyczki. Plaster. Wody niestety więcej nie weźmiemy. Jeden nabój, no niewiele to. Jeszcze się wślizgniemy. O, tu szachy. Znaleźliście co trzeba? W drogę. Nie, nie, jeszcze nie, spokojnie. Nie poganiaj mnie. Tego nie weźmiemy, szmatki nie weźmiemy. Co tu jeszcze było? Tu max. Karabin max. Tu jakieś drzwi jeszcze? Niestety nie możemy się tam przedostać. Tu nic więcej nie weźmiemy, no szkoda. Sporo rzeczy jest, ale niestety nie możemy ich zabrać. To mi się nie podoba. Co nasia nożem bawi? No dobra, więcej chyba tutaj nic nie znajdziemy. Dobra, idziemy, Eli. Chodźmy. Nie zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Musimy przejść do następnego budynku. Schody, szybko! Najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś, Bill. Powinieneś był ich tam zostawić. Spokojnie. Jakoś co do niego rację. Rozejrzę się. Nie ma tam nic ciekawego. Śmiało, bierzcie co chcecie. Dzięki. Jest trochę ciekawych rzeczy, nie opowiadaj. No, o. Tą karteczkę chciałem właśnie. Zauważyłem grupę łowców, która podeszła niebezpiecznie blisko miasteczka. Na szczęście zostali przegonieni przez kilku zarażonych. Ku pamięci. Porozmieszczać więcej znaków ostrzegawczych. Muszę wiedzieć, że z tobą nie ma żartów. No dobrze. Czy coś tu jeszcze jest? No jest, tylko że wziąć tego nie możemy. Albo poczekajcie jeszcze, może coś uda się wytworzyć. To jest już maksymalnie zrobione. No tutaj nie mamy tego elementu jednego, który powoduje wybuch, czyli ładunku wybuchowego, bo można by było dorobić jedną i drugą bombę, ale niestety, no nie dla psa kiełbasa, jak to się mówi. No nie, to już przełączmy się na tą broń, gdyby tu była jeszcze jakaś... Chwila. Może tutaj... Coś... Nie, tutaj nic więcej nie ma. Ale tu jeszcze jakieś drzwi są, widzę. Nie, nie wejdziemy tutaj. No Eli, idź. Będziesz mi uskakiwała tutaj z prawej strony na lewo. Przecież wiesz, którędy trzeba się podążać. Dobra, jeszcze zajrzyjmy do kibelka. O, rozpierdzielona muszla. Dobra. Nic tu po nas. Coś tu się plątał tym razem. No i gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka?
ta szczeniara? Spierdala. Nie no. Mam nadzieję, teksty. Że wiesz, co robisz. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, Bill? Moja druga kryjówka, a raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się? Bill, proszę. Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie miasta. Niestety roi się tam od zarażonych, dlatego potrzebujemy więcej broni. No dobra, dobra, czekajcie, niech ja tutaj zobaczę, co jest grane. Kibelek kolejny. Nic więcej nie ma ciekawego. Dobra. O, tu jeszcze coś jest. O, troszeczkę żeśmy sobie podładowali energię, bardzo dobrze. I tu mamy... Czy to jest lepsze, czy to jest lepsze? No nie wiem. Chyba weźmiemy jednak to, co żeśmy mieli, słuchajcie. Bo co? Bo przy warsztacie, jeżeli będzie gdzieś warsztat, to będzie można sobie to ulepszyć. Mam nadzieję, że takowy gdzieś się znajdzie po drodze. A ja tutaj zajrzę. Jakaś szafka, nie. Jeden jest w środku. Właśnie miałem się tym zająć. Spokojnie, ta drobnostka. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Musiałem, że tworzyć się na rozgłosy duet. Jest zajęta. Coś mi się widzi, że się popsztykaliście. Ta, coś w tym stylu. Okej, idziemy. O, mamy ciasteczko. Czyli mamy już pełną energię. Dobra. Niezła pułapka. No idę, już idę. A może... Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie. Ty jesteś geniuszem. Mhm. Ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Daj se siana, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje nowe akumulatory. Cholera jasna. Zarażony! Szlak! Mamy towarzystwo! Trzeba wiać. Czekajcie, muszę coś na coś przełączyć sobie. Oj! Faktycznie tych zarażaków jest tutaj sporo. Uff. Czy to wszyscy? Dobra. Trzeba jeszcze raz sprawdzić barykady. Takie proste przeoczenia potrafią się zemścić. Wiesz, co to oznacza? Trzeba będzie zabrać zapasy z magazynu i tak się do wschodniego ogrodzenia. Drugi raz. Bill! Joel, tędy. Idziemy. Chwila. To coś było jakieś... Co to było? Wydawało mi się, że to coś było. Właśnie. Amunicja. Tego potrzebujemy. Amunicja jest na wagę złota, słuchajcie. Ja sobie tu jeszcze obejdę to wszystko. Ale nie. Tym razem więcej nie ma.
Żaba, patrzcie. Figurka żaby. No dobra, idziemy. Co tu mamy? Ale żeś sobie metę wybrał. Mutanty przynajmniej są przewidywalne. Bardziej boję się niezarażonych. To ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? Nieważne. Nie brzmi to dobrze. Dobrze, zobaczmy, czy my możemy coś tu w ogóle sprodukować, słuchajcie. No ładunku niestety nie mamy. Ale za to możemy sobie dorzucić. Dobra. Na razie tyle. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknąłem ją, oni nie mają klucza. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy. Aha. Czyli tutaj. No to otwieramy. Dobra, tędy. No to jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi. Bierzmy graty. A. Co? Też co broń? Nie ma mowy. Joel, ja potrafię o siebie zadbać. Nie. Ty zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak też zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądra, jak myślałem. Przyjdź to. Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy, musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale... Gówno, prawda. Jest dokładnie tak, jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę kupę śmieci. Zostaw, jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdzie, stary. Odpuść. Czy możemy już ruszać? Proszę bardzo. Teraz możemy ruszać. Dobra, zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal się. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. Oto gwoździobomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Tak, widziałem już twoje wynalazki. No tak, mamy gwoździobombę kolejną. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przegapiają. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest i ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać to, Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoi. To się nawet może udać. No
No mamy tu sporo rzeczy. Przysięgam, jeśli zabrałaś coś mojego. Wierz mi, nie mam ochoty słuchać twojego pierdolenia, naprawdę. Joel, pilnujesz jej, tak? Okej. No dobrze, mamy warsztat. Co my tu mamy? Warsztat mamy. Co tu możemy sobie udoskonalić? Szybkostrzelność, szybkość przeładowania. No dobra. No ładnie wygląda cacko. Czyli z tym już więcej nie zrobimy. Tu mam szybkość z ładowaniem. Chciał w ogóle pojemność wszędzie magazynek. Ale to już jest... A, tu jeszcze pojemność mogę zwiększyć. Dobra. Zwiększmy zatem. Pojemność magazynka właśnie. No i to by było tyle, bo zostało nam 12, czyli na nic nie wystarczy. Dozbieramy, będziemy dalej. O tak, dobra robota. Modernizować. No okej. To tyle chyba. Tu więcej już jeszcze zobaczmy, czy możemy coś tak sobie wytworzyć. No możemy. Jeszcze zrobimy jeden ten. Dobra. Jedną tą bombę, jedną to. I tu może jeszcze coś uda się wziąć. Właśnie o to mi chodziło. Tyle. No i to by było. Aha, woda jeszcze. Dobrze. No właśnie, i tak trzeba wszystko tutaj zbierać, to co się da. No lecimy. A czekaj, to jeszcze myśmy tutaj nie zinwigilowali tematu, może tu coś jeszcze jest. A on nas ciągnie już dalej, na górę. No nie, nie ma. Obejrzyjmy. Tu zamknięte. Szkoda. Zamknięte, Eli. Nie ma po co iść. Wow. Ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Kościół. Jakiś taki chyba w remoncie. Farby, nie farby. O, co ja widzę? Organy. Czy ja mogę na nich coś zagrać? Chyba nie mogę. Dobra, zbierajcie się. Zbieramy się. Ale jeszcze... Konfesjonal, to mój pokój. Dobrze. Niczego nie dotykam, tylko... Patrzę, zbieram, czytam.
Grupa biegaczek te wywołała większość bomb na południu miasteczka. Trzeba zrobić kolejną rundę. Nie zapomnij oznaczyć na mapie wszystkich bomb. Dobrze, nie zapomnę. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. O, materiał. Pięknie. Pigułki. Pięknie. Woda. Cudownie. Czy coś jeszcze? No chyba w zakresie już więcej tym niczego nie doświadczymy. No dobra, możemy kazanie głosić. Eli, chodź. Patrzcie, jest szkoła. Okej. Gotowi? Przekonamy się. Hej, wcale nie musisz na to patrzeć. Widziałam gorsze rzeczy. Za tą bramą jest teren, którego nie znam. Robi się. Słyszeliście? Cicho. No i jedno załatwione. Ale tu ich dużo jest słychać. Drugie załatwione. No wręcz fantastycznie. Coś jeszcze? Oczywiście. Czy ktoś jeszcze? Chyba nie. Czy można te strzały wyjąć i użyć jeszcze raz? Czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. O, chociaż jedna. Gdzie to słychać jeszcze? O, tutaj. To by było na tyle. Dobra robota. To jeszcze nie koniec. No rozejrzyjmy się, czy faktycznie tutaj już czyściutko się zrobiło? Czy jeszcze ktoś jest? Ale strzał nie mamy. O, roślinka. No tyle. O, naboje. Mam klucz do tej bramy. Całe szczęście. Nie hałasujcie teraz.
Dobra. Biegacze! Spokojnie, spokojnie. Może się uda ich jakoś unieszkodliwić? Dobra. Miałeś rację co do tego miejsca. Nie wygląda to dobrze. Patrzcie, ile ich tu jest. No. No i słyszę. Niestety słyszę gdzieś ich jeszcze tutaj. Czy ktoś jeszcze? Czy to wszyscy? No ciężko tutaj, faktycznie ciężko. Pianino. O, batonik. No nic, chyba sobie zażyjemy tutaj apteczki, słuchajcie, jednej. Zobaczmy, czy możemy chociaż jedno wytworzyć. Możemy. Dobra. Tu już jest wyjście na zewnątrz. Ja jeszcze chciał tutaj popatrzeć, czy więcej nic nie znajdziemy. Ale chyba nie. O, nieśmiertelnik kolejny. Obróćmy. Peter Mrozik, 263. No niestety. Tu więcej nic nie znajdziemy. Chyba, że tu jeszcze coś by było. Nie. Nie tym razem. No dobra, chodźmy dalej. Chodźmy dalej.
Wygląda, że tu czysto. Nie wiem, czy to brać, czy nie brać. Może weźmy. O, mamy strzały, bardzo dobrze. Przydają się. Są bezgłośne. Tu coś. No nie, to wszystko. Stąd to wszystko. Ciasteczko. Niestety nie weźmiemy, bo mamy zdrowie max. To tyle chyba by było. Tędy nie przyjdziemy. A może to? Co? Tędy. Zablokowane od środka. A może tędy? Co? Drzwiami dla psa? No co to? Ty zdecyduj. Oczywiście, że tędy. O. Rób to bardzo ostrożnie. Już. Oczywiście. I teraz ona nam otworzy. Okej, bie. No. Tylko domu jest więcej klikaczy. O. Dobra. O cholera. Nie zauważyli nas. Nie wychylajcie się. Dobra. Jeszcze gdzieś ktoś? Słyszę. A, w środku. Dobra. Ale much. Tam jeszcze jeden jest. No dobra, już idziemy do ciebie. No i to by było na tyle chyba. Chyba tak. Zbierzmy, co możemy. Tutaj mamy maksimum. Dobra, wejdziemy na tego kampera i przejdziemy na drugą stronę. Szybko, szybko. Dobrze, chwila, muszę przecież tutaj zabrać artefakty wszystkie, no co on? Co będzie mnie tu poganiał, kurczę. Już wszystkie żeśmy... klikacze wybili, to chyba możemy się na spokojnie rozejrzeć, co? Stąd chyba wszystko.
Aha, i tędy, żeby przejść, tak? No dobra. No to chodźmy. Jeszcze zobaczmy na ten domek. A nie, tam nie możemy. Piękna miejscówka. Na drzewie. Chyba cisza. Cisza, spokój. No, lekki nieład w tej kuchni. O, właśnie. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Chwilowo. Pieprzone mutanty. Nikogo nie ugryzły? Nie, jestem cała. Ja też. Dobra, idziemy. O, tutaj mam jakieś coś. Przeczytajmy. 4 października. Już wiadomo, szkoła zamknięta do odwołania, czyli zaraza do czegoś się w sumie przydała. Nie ma szkoły, równa się, nie ma prac domowych. Całkiem spoko, tylko co zrobić z całym tym czasem wolnym. 5 października. Mama i tata się kłócą, krzyczeli na siebie i szeptali równocześnie. Nie wiem czego, nie wiem jak tego dokonali. Wygląda na to, że mama chce, żebyśmy wyjechali do jej siostry, ale tata uważa, że tutaj jest bezpieczniej, że zaraza nie dotrze do naszego miasteczka. 6 października. Tata ochrzanił mnie za słuchanie radia. Powiedział, że wygadują tam same bzdury. Mama się z nim zgodziła i zrobiła dzielną minę, ale wiedziałem, że się boi. Oboje się bali. 7 października. Tata miał chyba wyrzutu sumienia po wczorajszym. Gadżet spał w moim łóżku, ale tata nic nie powiedział. Wszedł, pogłaskał go, westchnął i wyszedł. Nigdy go takiego nie widziałem. 10 października. Wczoraj tata pocieszał mamę. Ciocia Karen nie żyje. Coś takiego przynajmniej usłyszałem. Przy śniadaniu wszyscy byli cicho, jakby się nic nie stało. Też siedziałem cicho. 15 października. Wpadł do nas oficer Jones i porozmawiał z tatą, bardziej poszeptał z tatą. Dużo tego szeptania ostatnio. Później tata powiedział, że musimy opuścić miasteczko, że mamy pojechać do nowego domu i że wojsko nas ochroni. Mogę ze sobą zabrać tylko jedną torbę. Mama nic, tylko siedziała. 16 października. Nie można zabierać zwierzaków tam, gdzie jedziemy. Podjechaliśmy z gadżetem na obrzeże miasteczka. Zdjąłem mu obroże i puściłem wolno. W drodze powrotnej tata mnie uspokajał, że nic gadżetowi nie będzie. Jego miejsce jest na wolności. Jasne. 17 października. Już czas. Tata mówi, że wrócimy, zanim się obejrze. Co za bzdury. No to taki pamiętnik. Hej, masz chwilę? Mam. Ale chcę jeszcze się tu rozejrzeć, zobaczyć, o właśnie. W poszukiwaniu. Słucham, Eli. No, co jest? Coś nie może. Tak. Ja... chciałam cię przeprosić za TS. Ty, więcej nie poruszę tego tematu. Ej, nie przejmuj się mną. Zajrzyjmy do Billa. Okej. No dobra. Zobaczmy do Billa. Hej, Joel! Tak? Gdzie on jest? A, tu. Pomóż mi z tą bramą. Moment. No, w zasadzie taka sama jakość. No dobrze, pomóżmy mu z bramą.
Tak jak mówiłem, budynek szkoły, wbita jest ciężarówka. Chodźcie. Ale to już słuchajcie w następnym odcinku. Jest ich tam kilku. Tymczasem się z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Trzymajcie się, cześć!